Tak weszło live dobra puszczamy eee. tak ta, 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 ta. Dobrze się słyszysz Ź źle ale nawet lepiej. Słuchacie podcast Luźno przy kawie, pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybilski. Nie jestem przygotowany, Ludwik. Nie przygotowałem się. Dobrze muzyka leci. No właśnie dlatego mówię, że się nie przygotowałem. Czekaj, ja tu przeklikam teraz. Tak to jest, jak człowiek jest nieogarniętym całe życie. No, nie przesadzaj. Myślisz, że nie jestem? Ty mi tak nie, lubisz no bo... słodzić, Ludwiczku, co? Nie. nie lubisz mi słodzić? Nie. 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 Ale nie. prawda jest taka, że... Oskar. No poszedł już. Bo zawsze znaczy, tak Oskar. No, że za mi Oskar się pojawi. Przyjdzie z tymi swoimi bębnami. Cześć, kochani. Dzień dobry, Witamy was w podcaście Luźno kawie Z tej strony Adam Borodą. Ludwik Jest z nami Koki Monster. Hej. Zostałem dzisiaj od Jaśki Guli do Monstera. Ty mówisz... Ludwik powiedział, że taki Guki monster... Słuchajcie, ładny niebieski Cookie Monster, zresztą zaraz zrobię sobie ładne zdjęcie, żebyście widzieli na relacji. Ten piękny Cookie Monster, córka mi powiedziała, tato, Cookie idzie z tobą, a Ludwik stwierdził, że Cookie to jest właśnie... Pełen konsumpcjonizm, amerykanizm i wszystko co się tylko da, które przekonuje do pochłaniania pustych kalorii. Nie powiedziałem, że to jest konsumpcjonizm, powiedziałem, że zachęca do snu odmiernego spożycia ciasteczek, bo tak jest. A, ciasteczka są pyszne, a Ty jak czasem przy, przychodzisz przed nagraniem no. i się przygotowujemy, to przynosisz jakiś tutaj zestaw ciastek, który leży na stole. Ale to dlatego, że to nie Cześć, witamy Was, wszystkie cztery osoby, które dołączyły na naszą transmisję. Posłuchajcie, dzisiaj to szósty odcinek podcastu castu Luźno Przykawie, 26 czy czwartego sezonu. Tak, ładnie to powiedziałem. Cztery odcinki. Zimno, zimno, nie? W nie, no za 4, w sezonu. Zimno, nie? No. Tak się już zrobiło, tak dosyć tego. Dosyć sobie oczywiście, jak macie ochotę, to komentujcie oczywiście. Zachęcamy no, Was czy do Czy uważacie, że też jest zimno, <laughs> zimno <nie? laughs> Tak porozmawiajmy o tym, kogo witam, kogo gorsze i sprzedam Rafandynkę, nie będę po na nawet odcinek tak nazwali. A nie wiem co jest w ogóle z ciasteczkami. Nie, Fajnie co? jest niebieski Cookie Monster. No, śmieszne. A był, y, to było dubbingowane w Polsce? Nie, było. nie. Wiesz co, ja go, ja zawsze, ja zawsze y, sezami Street tylko po angielsku no. I, Wiesz, nawet kupiłem sobie, jak byłem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku, kupiłem sobie na Amazonie. W mm. Polsce jeszcze nie przychodziło, przychodziło, w co dzisiaj Amazon mm. mam trochę. Kto by, Kto by pomyślał. by e, pomyślał. Przychodził, zamówiłem sobie z 79 roku na płycie DVD Sesame no, mogłeś wybrać tyle innych pozycji, a wybrałeś jeszcze no. no. No i nie chciałem, nie, nie mogłem tego stworzyć w Europie, Ktoś pamięta jeszcze to? Jak trzeba uważać. <Sc fres shortly>. Trzeba było uważać, jakie płyty się kupuje, żeby nie kupić Tak, tak było. Taki coś takiego. Częściowo pełna masakra, wiadomo. nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. E... Co, Dobra, Lużbiczku. E... Myślę, że możemy zacząć częściowo od Amazonu, chociaż ja bym chciał, posłuchaj, robię sobie tutaj Marka, trzecia minuta. No. E... Dzień dobry, witamy. E... A ja wiesz, co chciałem jeszcze zobaczyć, tylko nie mam telefonu. Tablet też służy jako ekran pomocniczy. No. Mam problem, chciałem zobaczyć, czy na Spotify wyszło jakieś dodatkowe odpowiedzi, informacje. Tak A, to zaraz będziemy odpalali, bo w sumie mamy też duży monitor, możemy też odpalić na dużym monitor. W biblioteka, czy może coś napisaliście? Bo też taką daliśmy wam możliwość przy ostatnim odcinku. Nie, to jest. Nie, inny. I to, inny. I to jest, jest was widzisz, a to jest chyba tylko w aplikacji, chłopie, wiesz? Dobra, walić to. opowieść co jest w tej chwili najważniejsze, każdego Polaka. Nie będę teraz na Amazonie mówił, chcę najpierw powrócić troszeczkę do awarii z Facebooka. co <laughs> Bo wiemy, co, robili, co robiły miliony osób podczas ostatniej awarii Facebooka. E, chciałbym to rzucić na ekranie dla tych, co z na nas oglądają, ale przy okazji też jakby e, powiedzieć tym, co tak, nas nas oglądają. Ładny wykres. E, pojawia się wykres, na którym jest napisane hourly traffic change during October 4th, Facebook, Instagram, Whatsapp, uh, Outage. Tak naprawdę tu jest pokazane, że wzrost jest prawie 10%. posłuchajcie, na stronę e, firmy Pornhub. To, to jest jakaś masakra tak naprawdę, nie? E, Wzruch rosł 19% generalnie, nie? Podobny, ruch, po, e, podobny wzrost ruchu na Pornhubie obserwowano podczas przedwdziałania Facebooka i Instagrama w marcu 2019 roku. Zobacz, z jednego, z jednego mas medium na drugie mas medium, to jest generalnie dosyć straszne. Wysuniemy z tego, że mama abonament do Pornhuba, tak, W celach marketingowych. Ty nie. mi użyczyłeś. A, dokładnie. No, ale nie, masz ty. Bo... No w no. sumie, ale ostatnio nie mogłem wejść, bo był... E... <grym> no, bo nie, no bo nie było Facebooka, Facebooka tak? Nie było Facebooka. Co znaczy Facebook było... już shit? No dobra, nieważne. I idźmy tą drogą, e, sabo. No więc... E, to jest straszne. Znaczy... czy? E, jest straszne, Ludziłło. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Wy też wielokrotnie podnosiliście to, co my mówimy i o, o czym rozmawiamy w naszym podcaście. Czy to jest takie straszne? W momencie, kiedy... E, ten konsumujemy te treści kiedy wyłącza się Google Media o których już rozmawialiśmy coś trzeba robić e, tematem tabu niewątpliwie wielokrotnie też o tym mówiliśmy jest temat e, jakikolwiek temat erotyki e, seksu czy czegokolwiek słowo tak? już się czuję jak mi się pali siedzenie od no, tego wyrobię. To od wody święconej z tych sztukek. A, może być. No, a to już nieco tak się przedawało. Ty, sens. ale wiesz co, to ma, jest taki dosyć symboliczny, nie? No bo i na PornHubie, i na Facebooku i Instagramie mm. ludzie przychodzą po szybką ekscytację, nie? Taki z takim tak, 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 tak. Czegoś. No, podbudowanie, no podbudowania całkowicie swojej. Znaczy mm. no, tej adrenaliny, tak jak mm. z naszego ostatniego. No, była... Mm. Henrygo, nie? Aha. Mówię o Henrym, czyli mówię o no, tej że... pełnej jest ekscytacji, nie? Wszyscy my poszukujemy adrenaliny w swoim życiu <laughs> prywatnym. Dokładnie tak, ja nie wiem, cały czas jesteś w lepiej przepraszam was. No i to jakby, to jest jedno nawiązanie. No. A jeszcze miałem nawiązanie o e, awarii Facebooka. E, słuchaj, zwróćcie uwagę, że to chociażby jest dzisiaj, bo dzisiaj przed odcinkiem, my gdzieś tam zawsze konsumujemy coś przed samym odcinkiem, posłuchajcie. I dzisiaj padło na knajpę w Gdyni taki trochę kebab, taki trochę, nawet nie kebab, no to taki trochę w takiej bułce. Grecki pastwór, bardzo ładne okienka, bardzo tak. sympatycznie robię. I dalej nic, sam kupiłem i naprawdę smutowało. Ach, to szkoda, ale to szkoda. Aleś mówi, że z, nie, z, chęcią, ale... z chęcią za suflaka następny rok. Tak, powiem, Zmokujmy. że tak wyleci mi to z nieba, spadnie. O, słuchajcie, jakby coś zjeść to Blakach, tak dalej. Nie, ale naprawdę pyszne jedzenie. I tak sobie pomyślałem, bo Ludwik do mnie podesłał, bo się pytał, czy jemy coś przed, przed odcinkiem. Powiedziałem, no, why not, nie? Zawsze można coś zjeść. O, ktoś do nas napisał. Siemanko, muzykę macie strasznie głośno, chłopaki. Sorry. A już dobra, dziękujemy, Natalia. Bo mam coś powiedzieć. To... A to... Robię, to... Ale ja nie wiem, czemu ona jest taka głośna. A teraz jest dalej głośna? Jest dalej głośna Natalka, czy nie? Dobra, wiem, co jeszcze zrobię. Była głośna. Nie, powinno być ok. Dajcie znać, czy dalej jest super głośno. A Gosia tak, mówi, że. muzyka nas zagłusza. Ja nie wiem dlaczego. Możemy dlaczego mówić? Nie wiesz, co w którymś momencie jest. W którymś momencie, Czekajcie, to ja sobie tylko przerzucę, bo Artur też napisał, że jest zagłośno. No to dwie osoby tego już tak Głośno, natarka mówi, że dalej jest głośno. E, dobra. Ja nie wiem. O, jest właśnie, nie en, wiem, co jest en, problemem. Tym nie wiem, co jest problemem. A teraz będzie. Aha, Wyłączyłem mies, teraz. Ja dobra. wiem ja Będziemy bez muzy. Mm. Teraz jest ok? <grych> no na pewno teraz jest ok. Ja nie wiem dlaczego. ja Mam wyciszone wszystkie możliwe dźwięki, które mogą być z zewnątrz dochodzić do to nas. To jest przez tryb skupienia najprawdopodobniej. Nie przez tryb skupienia, tylko prawdopodobnie gdzieś tam w tle jeszcze jest ustawiona, że ta muzyka po prostu sobie leci aha. i zamiast być cicho, to jest głośno. O Jezus Maria. Dobra, bez tego podkładu nie jest fajnie, bo nie przygrywa nam w tle. No bro, Artur napisał, że jest git. A no, okej, okay. czyli bez muzy jest okej. Okay. No? Teraz subcie jest, dobra. Posłuchajcie. Co y masz w nie, bo jakby nie jestem w Facebooku, tylko awaria awarią. I no. teraz my sobie zamówiliśmy żarełko przed naszym, przed naszym dzisiejszym nagraniem. Posłuchajcie. I problem polega na tym, że Ludwik mi wysyła link. Weź sobie opczaj, co byś chciał z tego. Wchodzę na tą stronę, dostaję oczywiście, kierowany jestem do Facebooka, i jakby rozumiem wykorzystanie. Y Narzędzia, które tak naprawdę potencjalnie jest darmowe, wykupienie domeny, która jest na przykład domeną do danej restauracji, i po wpisaniu tego adresu przekierowuje nas bezpośrednio na fanpage. Tak? Prostym przekierowaniem 301 Temporary, którym, e, którym po prostu nie Temporary, tylko e, tym Permission, tak? O Jezus. No move. Wiadomo. Przekierowuje nas bezpośrednio. I teraz, żeby odczytać to pieprzone menu, to musisz wyszukać na tym pieprzonym Facebooku tego menu, żeby coś zamówić. I teraz w gestii awarii nagle się okazuje, że przez 4 godziny, czy tam 8 godzin, obojętnie, bo to w nocy w końcu się włączyło, ludzie nie mogli zamówić nic do jedzenia, bo się nagle okazało, że wszystkie ulubione knajpy, które zmieniają menu NC-Fancy fancy, co 3 dni, nagle nie można zamówić, bo akurat padło na dzień, kiedy to menu jest zmieniane i nie ma jak zamówić. I dzwonić, żeby zamówić, a tam pani zapewne dyktuje tobie całe menu. A ty musisz przeczytać, bo jesteś wzrokowcem, a nie słuchowcem, i nie wiesz, co pani czyta. Nie wiem, jak masz jakieś bardzo, bardzo osobliwe doświadczenie, wydaje mi się. Tej... Nie no, zwróć uwagę, że tak. część restauracji tak naprawdę kieruje bezpośrednio na swoje stronę tak, Na Facebooku zgadza. i na Facebooku jest tak zwany menu. Mi tak naprawdę wysłałeś link, i nie wiem jakim cudem, ale mój przesuper piękny, zaczął Soczewa na pewno nas uwielbia. Mój przesuper piękny iPhone po kliknięciu w link, ten, który mi Ludwik wrzucił, to nie, nie pojawił mi się niestety w żaden sposób. Nie, nie otworzyłem się aplikacja Facebooka, tylko w Safari, bezpośrednio w przeglądarce otworzył mi się Facebook i nie mogłem kliknąć przycisku pokaż menu. Ja też nie mogłem, ale tam jest zdjęcie i tam było wszystko napisane, kurwa problemów szukasz, wszędzie, <coughs> wszędzie gdzie się da. Bo ty jesteś bezproblemowy, nie? I ja to, jestem, ja tak ja to jest, nie? To ja przywiozłem jedzenie i wszystko było ok. Także wiesz. Dobrze, to dziękujemy. To był 106 odcinek. Waszymi, waszym jednym nienarzekającym był Adam, a ten drugi, który wiecznie narzeka w tej czapce, to Ludwik. To nie, nie jest prawda. Bimy mu brawo. Pan Kaszlo. No i to tak jakby tyle, co chciałem powiedzieć, bo nie, też część biznesów, praktycznie... która się wiesz, opiera, opiera chociażby no. na przerzucaniu tego bezpośrednio na media. No to mniej więcej w ten sposób to wygląda. Zresztą no dobra, mów mów. Nie, no faktycznie tak jest, że dużo knajpek i knajpeczek ma coś takiego, że mają wykupione domeny, które kierują bezpośrednio do Facebooka albo do Instagrama. I faktycznie, ale to wiesz, to też zależy od tego kto stoi za tym, żeby całą tą ścieżkę skonfigurować, nie? W sensie od momentu tego jak ty wchodzisz na tak. social media danej Firmy do momentu, jak się chcesz, jesteś w stanie dowiedzieć, jakie jest aktualnie menu. I rzeczywiście tak jest, że czasami trzeba po prostu przeklikać więcej. Czasami ktoś wpadnie na przykład na taki pomysł, że aktualne menu jest podpięte na wallu na samej górze w postaci zdjęcia, i masz wszystko od razu. Natomiast oczywiście opierać się na tym, na tym jednym, no jest to dosyć problematyczne. Plus jest taki, że u, u nas to wszystko pieprznęło akurat w takim czasie, gdzie już mało co było otwarte, ewentualnie te rzeczy, które w sensie otwarte były te knajpy, które mają swoje dedykowane aplikacje. No, i... yy, tak, zgadzam się, ale mam dla Ciebie jeszcze jedną rzecz, która Ci się na pewno bardzo spodoba i to przytaczam Wam wszystkim, bo yy, wyobraź sobie, że zostały przygotowane w pewien sposób analizy tego, to tak, tak trochę jak po meczu, jak ty robi Pan Jacek Gmok, a L, wysunięta szczęka, tak. jak robi Mazakiem, specjalnie tutaj opisuje, tak, tak wiesz, znaczki tutaj w pełnym tym, tak. i pokazuje w jaki sposób, yy, jakby opisuje analizę. zrobioną. też, powstała tak. pewna analiza tego, kto z użytkowników aplikacji stracił najwięcej. Na wyłączeniu Facebooka, Whatsappa i Instagrama. O, to ciekawe, i to straszne. Podczas wiedzy? awarii nie działały cztery aplikacje, a to oznaczało, że influencerzy nie mieli kontaktu ze swoją społecznością. Tragedia. Zaplanowano wydarzenie live, wydarzenia i live nie mogły się odbyć. Szokujące. Zaplanowane kampanie reklamowe czy posty sponsorowane nie zostały zrealizowane w zaplanowanym czasie. Ojej. Firmy działające głównie na tych social mediach nie miały w tym czasie ruchu z tych źródeł. A tym samym mniej konwersji. O nie. <noise> nie było kontaktu z lokalnymi firmami, dla których strona na Facebooku jest jedyną wizytówką, co ma czasem miejsce na przykład w przypadku restauracji. To jest to, widzisz? 80, Odnoszę 80, to do tego, film, tak? widzisz? No i co? No. No? I to był jeden z hmm. e Nie można było się dostać do materiałów na grupach na Messengerze. No nie no. Co odczuli przede wszystkim uczniowie, e czy już, no, a jeszcze nie było kolokwiów. Aha. Bo to był początek roku, nie? No, ale już były na pewno. Już wiesz, były tam. Co myślicie, u kogo pisać magisterkę? A co myślicie skuteckie. o tym? No już były. Tak. Były też. Y a uczestniczyłeś w takich? W, czym, w, no, w giełdach w, takich studenckich? Nie. nie. a co to było? Bo ja chyba. No, czy macie, macie notatki albo Aha. egzaminy z zeszłego semestru na a przykład. No to, nie? No to tak, no, chyba, chyba każdy. Nie? I jeszcze jeden. Znaczy. O Messengerze że tak było, bo ja napisałem do kolegi, czy może mi wrzucić link. Mm -hmm. I byłem zdziwiony, że mi nic nie odpisuje, chociaż wiadomość przesła, mm -hmm. po czym następnego dnia z rana dostałem 1-0. Akurat mecz leciał tego samego A, okay. dnia. Więc jakby to było dość, to było dość śmieszne. Mm -hmm. I problem miały w zasadzie wszystkie serwisy, w tym sklepy internetowe z opcją logowania przez wtyczkę Facebooka. O tym mówiłem, jako tak. jeden z problemów dość istotnych. Tak. Jeżeli ktoś miał konto założone w ten sposób i nie miał ułatwionego alternatywnego logowania przez e-mail, nie mógł się zalogować, nie? No, no tak. No, no. no to jest jakby, wiesz, no, pytanie, czy, czy akurat pytanie i <laughs> pytanie jak dużo... Jak widzisz typ skupienia, musisz sobie włączyć. Pytanie, jak dużo o tych istotnych. Ja nie biznesów... po <laughs> Pytanie, jak dużo tych istotnych. <laughs> nie mogę, lu ludzie, no to jest straszne. No? ta cisza jest straszna w słuchawkach. No dziwnie, 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 dzi dziwnie się gada. No. A myśmy czy myśmy nagrywali, nagrywaliśmy kiedyś bez podkładu, nie? Tak, bez podkładu było dość długo. Ciekawe. Jak to, no i jak jakoś to... teraz, które się ja tak do Daj dobrego. Dajcie znać, się... Czy, czy bez muzyki jest, rzeczywiście jest troszkę stopa, lepiej. Bo nam jest tak dziwnie gadać. No, typa ma... jest trochę, dajcie znać, nie... zresztą ci, co są z nami to dajcie znać. Tak. Włączymy wam zagłuszanie. Um, ja się tylko. Bo, bo jakby, bardzo mi się podobały, bo wnikałem w niektóre analizy, które się pojawiały. Tak? Czy porzucanie social mediów będzie istotne, czy żyje z Facebooka albo żyje z Instagramem. Pytanie, czy tak naprawdę te 6 czy 8 godzin cokolwiek zmieniło? W sensie, czy zmieniło rzeczywiście, że akurat ten, a może jakiś influencer miał akurat w tym czasie podpisaną umowę z kimś, że akurat w tym czasie miał puścić posta. E, wiem, że Kuba Biel, <coughs> o którym wspominaliśmy kiedyś, miał zaplanowanego no, jakiegoś live'a. No tak, mówił, że się. O... Ale co zrobił sobie następnego dnia i co się stało takiego? No? Kto chciał i tak był, tak naprawdę, nie? Chociaż no. może i w większości wypadków planujemy niektóre rzeczy i pojawiają się dalej, nie? No dobra. To tyle z takiej głębszej analizy, ale. Jacek Gmok tego, co się działo tak naprawdę, nie? Bo myśmy o tym też oczywiście kilka razy opowiadali, ale, ale tak było. Zresztą jeszcze jeden fajny RTM, który się wtedy pojawił, to tak naprawdę e, e, to, co się pojawiło, to ja bym chciał to otworzyć Wam, zaraz to zrobię, żebyście sobie też zobaczyli kopi image i sobie go tutaj otworzymy. To jest tak naprawdę RTM, który wstawił od kanał. Posłuchajcie, pojawia się rączka, rączka na, z wyciągniętą tacą na tej tacy po postawione cztery piwka. Time for a real connection delivered. OK. Super, nie? Naprawdę yeah. super. WhatsApp do Facebook Down i delivered jako ptaszek, którym zaznaczamy, że... Że została wiadomość doręczona. Bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. Ja podkreślam, że chciałbym zobaczyć, czy będzie zaskakujący wzrost w liczbie narodzin po 9 miesiącach od tego. Mówiłeś na, o tym też. Tej... Tej... Trzeba będzie, jakby trzeba sobie zapisać monitorowe. i zobaczyć szczególnie ile w Polsce się pojawiło. Nie, no to wiesz. Żeby nie było, nie? Dobrze. Yy, łysy 1634, możesz wpisać. Dawaj o łysy. Co tam. Ludwiczku, Mamy bo razem. nie wiem, czy wiesz. Albo też nie wiesz. No. E, posłuchajcie. E, taki fajny mem się pojawił. Zresztą ja go tutaj Wam wyświetlę. To są tak zwane memy, które jakby często widzimy. W Polski internet w lipcu jest taki tam napompowany pies, oczywiście Bezos, nie wracaj z kosmosu. Zresztą Ludwik podzielał jeden z tych nurtów. Tak. Po czym z boku siedzi taki piesek zmarnowany troszkę, polski internet w październiku, dziękuję pan Bezos za Prime, taki, taki taniutki. I chciałem no. właśnie się do tego mniej więcej odnieść. Posłuchajcie, bo wczoraj, dnia 12 października, wy pewnie słuchacie w piątek 15, ale dnia 12 października Amazon oficjalnie uruchomił w Polsce ten tak zwany Prime, bo często się mówiło właśnie, że jest Prime Video. Ludwik, ty prześmiewczo jak zawsze. A tutaj są naprawdę dość poważne newsy, o których trzeba opowiedzieć, bo Prime zawitał do Polski i trochę tak jakby zamiotł. Tak bym odpowiedział. Zresztą odpowiedź na samym Twitterze, bo my oczywiście nie omieszkaliśmy do niej, znaczy ja nie omieszkałem donieść na koncie. Twitterowym, tym bardziej profesjonalnym, jak to Ludwik powiedział w zeszłym tygodniu. Nie omieszkałem donieść, że tak powiem, e, informacją o wow, ależ oferta od Amazon NewsPL, Prime rocznie za 49 zł, ależ konkurencja wyrosła dla Allegro w abonamencie dostęp do Prime Video, Prime Gaming i dostawa następnego dnia. E, no i tutaj oczywiście odp odpisuję Amazon Help, jak to mówią, oferta killer Maciej. Maciej, jesteś niesamowity, naprawdę. Szkoda że, tacy, nie, ale... szkoda, że tacy szybcy nie byli, jak rozmawialiśmy o tym, jak mają problemy z niszczeniem ponadprzeciętnej ilości rzeczy. To wtedy Ale nie oznaczaliśmy aktywizm. ich na Twitterze. Aha, faktycznie. Wiesz, tutaj jakby nie zaktywizowałeś się ty. Wtedy nie ale... Posłuchajcie, żeby była jakby sprawa jasna, Amazon Prime, Amazon Prime. Ja sobie wejdę jeszcze na stronę Amazona. Jak będziecie chcieli, to myślę, że doszła już do was ta informacja. Jak nie, to ja tutaj wchodzę. To jest ulubiona biblioteka moja, niekoniecznie Ludwiczka. Nie chcijcie. Nie, nie można temu człowiekowi nabijać kabzy w takiej ilości. Pewnie nie. I teraz posłuchajcie, Amazon Prime korzyści Amazon Prime, które od, otrzymujemy. Tak? To jest tak, tak naprawdę coś na zasadzie Allegro Smart. No mów, mów, będę się przysłuchiwał. No. Będzie się przysłuchiwał, będziesz zaraz komentował. Jak macie coś ciekawego do powiedzenia? Oczywiście, że tak. Amazon Smart od Allegro, tak naprawdę to wiemy, to jest roczny abonament, który pozwala nam na darmowe dostawy. Przy zakupach powyżej 40 zł. Tak? Kiedyś ten limit wynosił 50 zł, obecnie to jest 40 zł. Rocznie abonament chyba SmartA kosztuje 45, albo też około 50 zł. Tak? 49. 49 tyle zł. Tyle samo co Prime. A, tyle samo co Prime. No i w ramach tych 49 zł mamy tak naprawdę darmowe zwroty i darmowe dostawy. Tak. Ale darmowa dostawa jest do paczkomatu. Gdzie Gdzieniegdzie kurierem, ale w większości wypadków to jest paczkoma, paczkomat albo super szybka poczta polska, która tak szybka już nie jest. Mhm. A wiesz, kto będzie realizował dostawy z za Amazona? Zaraz powiem wszystko. No no. Zaraz wszystko powiem. Yy, wiem, yy, ale nie powiem. No, wiem, a, ale nie widzisz. pochwalę się. Yy, I yy, no, tam mamy tak naprawdę tylko, znaczy tylko albo aż, tak? bo to też był jeden sposób, jeden z elementów takiego zrewolucjoniz zrewolucjonizowanego elementu dostawy albo ogólnie zakupów w, w e-commerce. Bo w e-commerce zazwyczaj jak były zakupy, to było raz w roku, dzień darmowej dostawy. I to było w grudniu. Ja było coś takiego. że był dzień darmowej dostawy, niezależnie od kwoty, tak. ale właściwie to od stóweczki. Tak, wiadomo. Przepraszam Was, Te, od, od tej stóweczki masz tą darmową dostawę, nie? Tak. E, no i ten problem polegał na tym, że no, darmowa dostawa, jak to darmowa dostawa, e, e, było, znaczy było, było, jest i będzie tak naprawdę, tak? Darmowa dostawa, darmową dostawą, ale. E, w e-commerce, gdzie robimy te zakupy, jednak jest ten przemiał. Oczywiście, w, jednym z tych elementów może nie budowania samej przewagi konkurencyjnej, ale bycia konkurencyjnym, czy wykorzystania tego kanału, jest ten element, w którym możemy sprzedać towar niskim kosztem w jakiś sposób magazynowania, czy wykorzystywania przestrzeni displayowej, czy czegokolwiek, w której będziemy chcieli zaprezentować nasz produkt. Tak wystarczy platforma. Dzięki której będziemy sprzedawali, czyli w tym wypadku na przykład Allegro, tak, na której mhm. zakładamy konto, no i sprzedając, jesteśmy zobowiązani zapłacić jakąś tam prowizję za sprzedaż konkretnych produktów. Nie? No i to jest oczywiście w jakiś tam sposób po stronie przedsiębiorcy, która jest nałożona, jest to dość, dosyć problematyczne, nie? bo to jest problematyczne. No ale mimo wszystko. Y jeżeli tych zakupów, no czy to zależy też oczywiście od wielkości sklepu, tak, no, ale jeżeli mamy, kurczę, jakiś media markt czy media Expert i tak dalej, gdzie kupujemy jakiś towar, no to zakładam, że wysłanie tego do chaty nie jest super kosztowne, ale jednak jest dalej kosztowne, bo jednak musisz zapłacić, tak? Pojawia się tam oczywiście gdzieś wielkimi literami dostawa od iluś tam złotych, tak? Darmowa i tak dalej. Ja mam też do tej darmowej dostawy, to potem mi powiedz Sodastream, dobra? <grym> bo chciałem tutaj jedną rzecz powiedzieć o, do, o darmowej dostawie. Ale, no i teraz posłuchajcie, w tym Allegro fajnie i myślę, że ten model, w którym powinno to być za te 40 złotych, czy za te 45 czy 49 zł jest ok? Od 40 zł najpierw 50, teraz 40. I tak naprawdę ten smart został wprowadzony chyba w pandemii, czy przed pandemią trochę. Był smart wprowadzony, czy może chwilę wcześniej. I tak naprawdę ludzie się bardziej do tego przekonali, kupując i dostarczając do paczkomatów, gdzie też w wygodny sposób, załóżmy, bez covidowy byli w stanie mm, no, wyciągnąć ten swój towar, tak? no, dbając o siebie, o innych i tak dalej. No, w ten sposób. No ale spokole zawsze był ten próg, że akurat było coś, co chciałeś kupić, co kosztowało akurat 39 zł, więc musiałeś u tego samego sprzedawcy, żeby mieć darmową dostawę, bo nie możesz łączyć z innymi. Tylko okay. to jest od konkretnego jednego. <śmiech> musiałeś <śmiech> no kupić, szukać czegoś i na siłę dokupować. Więc ja też kupowałem coś, co akurat było w dobrej cenie. Nie wiem, chyba folię na zegarek, żeby kupić. Ale musiałem dokupić kabel zyliardowy, który jest mi potrzebny do niczego. Musiałem zakupić, żeby mieć darmową dostawę. Bo się okazywało, że ten kabel był o złotówkę taniej niż jakbym zapłacił za tą dostawę, nie? No tak. No kumasz. no więc z racji bycia typowym, że tak powiem, konsumentem, no to po co mam płacić za dostawę? Jak może być za darmo, to kupię sobie ekstra kabel, będę miał coś namacalnego, nie? A tutaj w tej dostawie to jedynie pocujesz spalinę tego samochodu, nie? Mhm. No jakby Amazon, wchodząc w marcu. Tego roku do, na rynek polski oficjalnie z przedroskiem Amazon.pl, o którym też wielokrotnie się rozwodziłem. No, w zeszłym, wczoraj, w, 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 w tym tygodniu, czy w tygodniu od, od tego 11 do od 10 do 15 wprowadza we wtorek 12 wprowadza Amazon Prime'a. I teraz czym jest Amazon Prime? Amazon Prime to jest. No, przedrostek, tak bym powiedział, jest Amazon i Prime, w którym jesteśmy traktowani jak w sposób priorytetowy, ale mamy yy, wszystkie produkty oznaczone logiem Amazon Prime, bo też nie wszystko, tak? Bo żeby wam też wytłumaczyć, Amazon Amazon jest platformą, która jakby ma zbudowaną swoją sieć dystrybucyjną, ale również możemy założyć sobie tam konto biznesowe i możemy też za pośrednictwem tej platformy albo sprzedawać bezpośrednio, dostając zlecenia, tak? I my dostajemy jakby zamówienie i i w imieniu Amazonu, tak, realizujemy jakieś tam zamówienie, tak? Wysyłamy to od siebie i tak dalej, albo możemy wysłać jakąś część swojego towaru na magazyn Amazona, i Amazon tak naprawdę realizuje to zamówienie. No i teraz posłuchajcie. Co jest jeżeli w coś ma ten Prime, Daj mi powiedzieć do końca, no, bo bo powiedz, chcę, bo no Ale do chcę brzegu, wytłumaczyć. To trzeba do brzegu, no ale do ale chcę do brzegu. brzegu bo chciał coś więcej powiedzieć. W Prime posłuchajcie, mamy darmową dostawę tak naprawdę, niezależnie od kwoty, jaką wydamy. Możemy kupić za 5 zł, jak ma znaczenie Prime i ta dostawa nam się należy. Mamy Prime Video, co jest bardzo kuszącą ofertą. Aha. czyli usługę VOD, o której też wspominaliśmy. I mamy coś takiego jak Prime Gaming. Aha. Prime Gaming to jest dodatkowe korzyści. Jak mamy na przykład gry na PC albo mamy gdzieś tam konto, to dostajemy na przykład zestaw ekwipunku, za który zapłacilibyśmy wirtualnymi pieniędzmi, ale tak naprawdę pieniędzmi z karty naszych rodziców. Możemy sobie odebrać na przykład zestaw dodatkowego plecaka, plus ekstra broń, czy skórkę jakiejś gierki, czy czegokolwiek. Tak mniej więcej to wygląda. To co jest istotne, ten prime powinien być tak naprawdę dostarczony 30, powinien być dostarczony na następny dzień. Tak? Tam też jest jakby gwarancja dostawy na następny dzień, gdzie normalnie, jeżeli nie mamy abonamentu prime, który kosztuje nas 49 zł rocznie no to nie mamy tej dostawy na następny dzień, tylko jakby, jeżeli chcemy, to musimy za nią ekstra dopłacić. To jest tak zwana dostawa ekspresowa. Nie? Tylko żebyście mieli jakby, jakby pewność, żeby ten produkt był objęty w tym abonamencie Prime. Musi mieć oznaczenie, tak jak na Allegro, smart, a tutaj musi być Prime. No i powiem Wam, że oferta, w której mogę zakupić przysłowiowy, jak już nie ma Amazon Astro jeszcze, albo jeszcze go nie mam i nie widzi, że mi się skończył papier toaletowy, no to jest to dosyć kuszące, jak się okazuje, że mogę zamówić sobie papier toaletowy z dostawą na jutro. Niesamowicie kuszące. Oczywiście, jedynym problemem, jakim jest głównym takim kanałem i takim medium, które poszło, kto będzie realizował dostawy na następny dzień? Poczta Polska. <laughs> Jakby z pocztą polską nie idzie w parze dostawa na następny dzień? No to, że, wiesz, Przykładem to... jest to, że wczoraj dostałem informację. Dzisiaj twój kurier dostarczy Twoje zamówienie z Allegro. Moja mama zamówiła sztucznego stor storczyka. Mamo pozdrawiam ci serdecznie. No. Dostałem serdecznie. wczoraj, że dostarczy, wczoraj nie dostarczył i dzisiaj też dostałem informację, że dostarczy, ale dostarczył dzisiaj. Więc jak, no dosta jak dostajesz SMS-a, że no dzisiaj dostarczy, na to wiesz, że dzień. jutro. No. No to, czyli jest na następny dzień. Dostajesz no. SMS-a, dzisiaj dostajesz jutro. <laughs> tak, no, tak naprawdę tak, taka Wszystko trochę inercja Wszystko się zgadza. Mhm. Iniecja, percepcja. Nie wiem. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wiadomo. Nie, no jest, Tym bardziej, że jest taki problem, że jakby zamówienia będą dostarczać kurierzy poczteksu, który, którzy na terenie Trójmiasta mają swoją centralę w Poruszczu Gdańskim. I wiem z ręki pierwszej naczelników poczty, że tam praktycznie oni sobie robią jak chcą. Jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, to zapraszamy do Pruszcza Gdańskiego do naczelnika, żeby złożyć skargę na Tak ten naprawdę ten... tak to wygląda, bo tam jest, no, Państwo, no, to jest Państwowa firma, że najwyższy opera... największy operator logistyczny w kraju, który do największej pipidówy dostarcza. Mm -hmm. Znaczy te listy ze skarbówki ktoś tam, czy zciąganie abonamentu są dostarczone zawsze na następny dzień. Reszta rzeczy, które zamówisz i potrzebuje zawsze jest po, po 10 miesiącach, nie? ale jest, nieważne. No. Gorzej z rentą, na przykład. <laughs> na przykład. Um, jeszcze znam wielu listonoszy, którzy są super osobami. No a, ok. Gdzieś tam może lekki problem się pojawia przy ogólnym... Oj, o, ogólnej współpracy. Powiedzcie, co, co jest z... czymś, na co warto zwrócić uwagę? Usługa Prime Video, czyli filmy, seriale. Jeżeli mamy dosyć albo nie mamy dosyć i chcemy więcej konsumować tych treści, VOD, które są, oczywiście Ludwik chodzi do biblioteki i szpulówki sobie wypożycza. No dobra, a ty oglądasz szpulówki, ty kręcisz ołówkiem, nie? Nawijasz je. Spoko, spoko. W Prime posłuchajcie, normalnie płaciło się za to no też była najtańsza usługa, 27 zł miesięcznie. A teraz tak naprawdę, jak wykupiłem Prima, znaczy 30 dni jest darmowe, Aha. więc można sobie wziąć darmowego, założyć następne konto i znowu darmowego i tak po Polakową sobie… Sekrety kuźniara. Przedłużać, dokładnie tak. Sobie przedłużać Prima, bo zawsze można go sobie uruchomić, bo po prostu wpisujesz numer karty, bierzesz jakiś Aha. tam, bierzesz sobie generator numerów kart, bo takie są w internecie, mhm. dodajesz, żeby tobie przeszło, oni nie autoryzują, znaczy muszą zautoryzować tą kartę częściowo, mhm. <laughs> więc wystarczy jakiś pirpate, o których już gadaliśmy, tam złotówkę sobie wrzucić Mamy 30 dni na darmową dostawę, pokupować co trzeba i pozamiatamy. Ale przy Prime Video, posłuchajcie, no 49 zł rocznie tak naprawdę. Czyli ci wychodzi ile na miesiąc? Nie wiem, miałem 5 dwójkę z matematyki. A, no. tak? Nie. No. No. 49, podzielić na 12, 4 ziko miesięcznie. Super deal. Ty. I co za to masz? No masz dostęp do filmów i do seriali. I do jakich seriali na przykład? Ty, no ale już rozmawialiśmy, nie będziemy powtarzali tego ludziom. No na przykład Top Gear cały. No zajebiście, ty no to można przecież sobie, a zresztą nie będę mówił, bo to nielegalne. No ale dobre no super, to gear jest. <coughs> eee, nie, ja y, wszedłem sobie dzisiaj na Allegro, bo musiałem zakupić y, ostrza do golenia mojej łysej główki, mm -hmm. bo moje się już zużyły. Mm -hmm. Ja mam niestety, albo stety mam coś takiego jak OneBlade. To jest y, taka ostrzałka, na którą narzucę, na zresztą polecam, ona jest malutka, fajna, ale to jest jedyna, która mi nie uczula jak gole Szczecina, albo te ości, które mi tam gdzieś czasem wystają z twarzy. Mm -hmm. Kiedy się kupiłem, tylko problem jest taki, że ona generalnie sama w zakupie z jednym ostrzem kosztuje chyba 130 zł, tak? a ostrze kosztuje 40 zł jedno. Kto by pomyślał? Kto by że to tak by nie. nie? E, ale trzy ostrza można kupić za. Ja kupiłem dzisiaj na Amazonie za 132 zł. A na Allegro były za 131 zł? Tak. Ale, ale nie było smarta akurat u tego sprzedawca to było najtaniej u tego sprzedawcy. A. Więc ja tak naprawdę dodałem do koszyka. Tak. Zapłaciłem 132 zł. Tak. Wybrałem paczkomat i dostałem informację, że jutro będzie w paczkomacie. Czyli jak, jak tak na działa. Jak na Allegro, Dostawiane, dostarczane do paczkomatu. Oblałeś się. No wiem, no bo jakbym pije, bo czuję. <noise> I posłuchajcie, no, polecam, kto nie włączył, nic to nie kosztuje. Ja osobiście Ludwik nie zachęcam i ja osobiście zachęcam do, do korzystania z usług Łysego. A ja zachęcam do rozwagi w kupowaniu i do wspierania miliarderów ogólnoświatowych, do wspierania też biznesów bardziej lokalnych. Zachęcam na przykład i uważam, że to jest bardzo dobra oferta. Natomiast dzisiaj jest taki chichot historii, że dzisiaj jest Światowy Dzień Elektrośmieci. Mamy w dalszym ciągu przerąbane, dlatego, że tych, produkujemy tych elektrośmieci na potęgę i no. jest to, wiesz, idealna okazja, żeby, żeby powiedzieć o tym, że. No dobrze Ludwik, tylko są... teraz trochę, wiesz, no. gadasz, jak gadasz? No. Bo elektrośmieci Amazon to nie jest tylko sklep, jak X, w którym mm -hmm. kupisz tylko rzeczy elektroniczne. No ale też kupisz środki czystości, inne rzeczy, zeszyty, ołówki i tak dalej. Więc to, no to jest, jest to też przedsiębiorstwo, to jest trochę, które jest współodpowiedzialne za to, że się niszczy no identyczne ilości elektroniki. No dobrze, Ludwik. No tak, pokazywaliśmy to. No, ale no. rzuć kamieniem, kto tego nie robi. tak? LPP, które wyzyskuje no. ludzi. Każda inna duża korporacja ma to do siebie, że jakby ma swoje grzeszki. tak? BP, który no. prowadzi teraz duże, czy Shell, tak? który prowadzi duże kampanie śladu węglowego, który powstaje z o tobą tym już jest za w ogóle, górze. O tym jest w ogóle zajebisty materiał na YouTubie, y, który właśnie traktuje o tym, jak pojęcie śladu węglowego zostało wymyślone między m.in. przez korporacje y, paliwowe. Po to, żebyś ty się czuł źle w związku z tym, że musisz minimalizować swój świat, ślad węglowy podczas gdy firmy, które produkują na potęgę... Słuchaj, wszystko się zgadza. Wszyscy mają grzeszki, ale to nie znaczy, że w związku z tym, że wszyscy mają grzeszki, to musimy olać y, wiesz, i maknąć y, 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 ręką nie, na to, nie, dlatego nie. że to, że się przez lata olewało tego typu praktyki zachęcające do coraz większej ilości kupowania i zdobywania coraz większej ilości rzeczy i sprawiania sobie tym samym przyjemności, doprowadziły do tego, co jest w tej chwili. I najprawdopodobniej, jak to ktoś słusznie zauważył, że wiesz, kwestie klimatyczne to już jest statek, który dawno odpłynął. No, nie, nie, nie. nie. No, czy bio zawsze musi być? Musimy zadbać o to środowisko, bo niedługo nic nie pozostanie? Nie, 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 że bio zawsze musi być, bo, bo, bo właśnie w związku z tym, między innymi, że ktoś padł na to, że coś musi być bio czy eko no to, wiesz, zostało to eksploatowane do granic możliwości po to, żeby kupować więcej, tylko że ze znaczkiem bio albo eko, wiesz, co no, okej, okay, rozumiem, nie? Ale, wiesz, jakby mówienie, wiesz, na zasadzie takiej, w której, wiesz, tylko elektronika, Amazon to nie jest tylko Kindle i to nie jest tylko, nie wiem, co tam jeszcze, kupowanie luźnej elektroniki, która jest, tak? Bo to, co pojawiło się to, na czym wyrósł Empik, to tak naprawdę wyrósł na tym kejs biznesowym, mhm. który, który prezentuje Amazon, tak? Zgadza się. Allegro rosło na kejsie biznesowym, które dał eBay. eBay trochę inaczej wygląda, Allegro wygląda trochę inaczej, tak? I tak mhm. naprawdę konkurencją dla Amazonu, który wchodził tak naprawdę na rynek polski. Na początku oczywiście był realizowany przez oddział niemiecki, no to było to, że tak naprawdę no, no było Allegro, tak? I można powiedzieć, że częściowo Prime zamietli, zamietli trochę Allegro Smart. Ale, oczywiście, pewnych przekonań w zakupach Polaków. Tak hmm. samo jak eBay się hmm. nie przebił w Polsce, tak samo może w jakiś sposób ta grupa, która kupuje na Allegro, nie będzie wiesz, dużym, nie wiem, rzutem przechodziło bezpośrednio na Amazona, żeby tylko jedynie na Amazonie kupować rzeczy. Tak? Jest to pewna alternatywa, która została hmm. nam, która jest nam przekazana. Fajnie, że to tak się rozwija. Zresztą ja mam słowa dyrektora regionalnego. On się tak ładnie nazywa, dyrektor generalny Amazon.pl, okay. który powiedział: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku serwis Amazon.pl i wprowadzając Amazon Prime do Polski możemy zaoferować darmową dostawę, nawet następnego dnia, dostęp do nagrodzonych filmów i seriali, a także gier komputerowych i o wiele, wiele więcej. Mówi Murat Taufungi, dyrektor generalny Amazon.pl. Mhm. No, nie nie dziwię się, że są bardzo zadowoleni, no bo wiesz, mają takie zasoby finansowe, które im pozwalają zaoferować rzeczywiście coś, co jest bardzo atrakcyjne. A no wiadomo. No i tak jak w, taniej, tak jak wiesz. I tak samo jak w Allegro, słuchajcie, tak samo jak w Allegro, no, lepiej kupić tego Prima za 50 zł rocznie, aniżeli płacić 11 zł miesięcznie. to no. jak my leciliśmy do Stanów, jak latamy do Stanów, to zazwyczaj bo to samo konto działa na każdym Amazonie, no. który jest. No to jakby brałem Prime'a na 30 dni, wyłączałem go, jak byliśmy tam, ale tak naprawdę korzystałem z darmowej dostawy, niezależnie od kwoty, żeby nie płacić kosztów spedycji do danego miasta, do którego lecę. Ale ten Prime tak w ogóle to działa <laughs> tylko, jeżeli kupujesz Amazon Prime, to on działa na amazon.pl? Na amazon.pl. Znaczy twój Prime, który jest, będzie działał też prawdopodobnie na niemieckim koncie, bo to jest przypisane do całej grupy, tak? Czyli, czyli że jeżeli kupisz Amazon Prime na amazon.pl, to będzie działał na amazon.de? No, zaraz zobaczymy, bo tak naprawdę... mi, się, mi się wydaje, że to działa tylko na Amazon.pl. Amazon.d wszystkie to będzie. Cześć, twoje konto. I teraz sobie tylko tutaj zrobimy język polski, bo niekoniecznie chcę gadać po, po niemiecku na, na, tych, na, na naszym, na naszym e, ostatnio oglądane. Amazon Choice, ja nie widzę tutaj, żeby było jakby sprawiam akurat w tym wypadku mhm. Xbox, czyli, tak. Czyli do kupienia najprawdopodobniej i tak dalej. jest tylko na to, co będzie co <coughs> miał Amazon.pl. No. no dobra, ale siłą rzeczy czy tam mimo wszystko yy, oferta godna, godna uwagi. Mhm. I My, i konkurencyjnie wszystkim... ewentualnie, ja nie mówię, że mamy się sprzeciwiać yy, wszystkiemu, co polskie i tak dalej. Mhm. ale możemy jakby skorzystać też z pewnych dobrodziejstw, które na zachodzie w jakiś sposób się sprawdzały i mhm. są synergiczne z tym, co się dzieje, tak, i działają małe sklepy, działają duże, takie, no. srakie, owakie i tak dalej, nie, to z księgarniami, tryb... nie? No tak, no, albo ten, y, posłuchajcie, Ludwik wysyłał mi, jak mu wysłałem tego newsa, to wysłał mi zdjęcie... Y, no to ze Stanów jest w ogóle to, to... Tak, jakaś kafejka, tak, czy coś takiego i tam... Księgarnia. Dość... Księgarnia, tak, i tam dość dużo napisów właśnie dotyczących tego, że ale to bardzo ładnie punktowali typa. Było napisane tak. Zastanów się, czy za sprawą kupowania przez siebie książek na Amazonie chcesz wspierać kolonizowanie Księżyca. No. Wiesz, prawda jest taka, że jakby to jest monopolista i też w wielu jakby branżach, jeżeli chodzi o wiesz, jakby różne dziedziny handlu, to jest monopolista i no, trzeba się zastanowić, nie? Czy, 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 czy to jest czas rzeczywiście na to, żeby wspierać jeszcze bardziej tworzenie takiego monopolu, jaki jest. Ja się zgadzam, że to jest że ma masę dobrodziejstw, nie? ale myśmy wielokrotnie rozmawiali o kwestii mylnego rozumowania komfortu. Czy znaczy wiesz co, przy nastrojach społecznych, które są, przy tym, jak bardzo jest duży wydźwięk tego, że wszystko co polskie jest super, narodowe, i tak dalej, to może i tak dużo Polaków nie będzie korzystało z Amazon Prime, ale no. może się też dziwić. Znaczy ja osobiście cieszę się, że jest taka alternatywa. Ja osobiście znany jestem z natury bycia American Boy, dla mnie fajnie kupić, oczywiście nie kup... żeby była sprawa jasna. Nie kupuję wszystko. Jest też ten Prime, porównałem sobie tylko cenę, wyszło, że jest taniej i zostało na następny dzień, zrobiłem po prostu zamówienie w tym wypadku. Tak? No, fundamentalnie i tak będzie chodziło o to, żeby po prostu nie, nie kupować na potęgę, tylko wiesz. No. Zresztą, fajne są też te zwroty, w których. No, no, ale to jest to podejście, o którym Ludwik mówi, więc teraz trochę potwierdzam słowa Ludwika, bo Możesz zwrócić, albo tobie się nie podoba, to piszą, że nie możesz, że nie musisz zwracać, trzymaj to jako gift. Jak ci się nie podoba, to wyrzuć. No I zwracają ci pieniądze. Tak jest, ale to też, nie, żeby nie było, to są. Wiesz, to są jakieś jednostkowe doniesienia. E, dlatego, że są też takie sytuacje, kiedy, kiedy na przykład gwarancje są cofane przez jakiś dziwny kasztan. Nie, service, no oczywiście, nie? że tak. No więc oczywiście, że mu musimy tak. mieć taką świadomość, że teoretycznie to powinno w taki sposób wyglądać, że powinno być to wszystko bezproblemowe. Natomiast jeżeli jakieś problemy do rozwiązania się pojawią, lub na przykład jeżeli stwierdzicie, że chcielibyście na przykład dany produkt zreperować, a nie go dostać na nowo i, i, to, i tam tego wyrzucić, no to może się pojawić problem i, i może się stać to niemożliwe, nie? I to też nie jest po prostu podejście właściwe. Nie twierdzę, że oni tam mają za to jakąś, Bóg wie, jaką odpowiedzialność, dlatego że są instytucje, które powinny być odpowiedzialne za to, żeby to w jakiś sposób regulować. To, że mają to w dupie, to jest, jest wiesz, inna sprawa, nie? No bo wiesz, w tej chwili to jest taki temat, że wymagałby zastanowienia, pomyślenia i rzeczywiście odpowiedniego podejścia. No a umówmy się, kto ma na to czas. Nie? No tak, no, masz rację. Ale fajnie się, ja lubię sobie czasem wejść i właśnie poprzeglądać, jakby. Bestsellery Amazona aktualizowane co godzinę i na tej stronie polskiej tak naprawdę widać na pierwszym miejscu Haribo Bala Bala, wiśniowa guma owocowa, 150 sztuk w takim opakowaniu plastikowym, Aha. takie długie jakby rurki. Nie? Czyli pewnie to, czego nie ma na miejscu. E, tak, no w większości wapak albo na przykład e, Zerup, tak się ładnie nazywa, Frankie's Bakery, zerup. Amerykański syrop deserowy, dieta nisko-kaloryczna, i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. nie? Jakieś tam migdały. Amerykańskie Ech... i dieta, to takie ciekawe. Kawa, lawaza la kupowana zamiast lazarin z kawy w biurze, no to już tam, na to nie mamy wpływu, niestety. Nie, w ogóle to jest, to na to trzeba wziąć sobie jednak poprawkę. Nie? Nie no albo 8, nie... zobacz. Ale jak ktoś, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, no. przepraszam po raz A. kolejny, ale mamy na przykład 8 słoików Nutelli, 25 gramów za 43 zł, I to I st właśnie stare takie rzeczy będą zamawiane, i na tym polega kurwa problem, nie? Że <laughs> ludzie będą po prostu na masę brać takie rzeczy, które będą o 5 zł tańsze niż w Leklerku czy w no. jakimś innym oszonie i że będzie to dymać, rozumiesz, przez pół kraju po to tylko, żeby oni to mieli następnego dnia. Ja z tym mam głównie problem, bo ja nie Ale... mam pretensji do ludzi, którzy wiedzą, jak z tego korzystać, tylko mam pretensje do ludzi, którzy nie będą wiedzieli, jak z tego korzystać, a właściwie będą mieli gdzieś, jak z tego będą korzystać, czyli umówmy się, większość klientów. No, okay, I Amazon no. też nie może powiedzieć, słuchajcie, Fajnie, że mamy taką Nutellę tutaj 8 razy 25 w ładnym słoiku, ale może naprawdę jest warto, wiesz, wstać z kanapy, pójść sobie do sklepu, zapłacić mniej więcej tyle samo, może kupić trochę mniej, żeby nie jeść tego wszystkiego naraz i mieć z tego rzeczywiście wymierną korzyść, bo i ruch i do tego jeszcze wspiera się lokalny biznes. No A tak, prawda jest no. taka, żeby ludzie będą siedzieć i tak jak wiesz, tak jak te małpy, nie? No o, ładnie, O, proszę bardzo, pojawiły się nowe żelki, balabala. bala, może je sobie tutaj wiesz, do przy okazji. I Tak nie? bardzo fajne są bestsellery w narzędzia i renowacje domu na na pierwszym miejscu są tajsy, opaski zaciskowe te Aha. takie plastikowe. Nie no, wiem. Ja na to tajsy mówię i na siódmym miejscu jest taśma. No właśnie o to chodzi, nie? że będą walone na masę takie rzeczy, no? że ludzie będą kupować stare ryzy papieru, żeby im tylko dowieźli je na chatę, żeby tylko nie musieli dźwigać. Ja, jak nie, nie? było Prima i potrzebowałem zakupić coś z Amazonu, ale żeby zapłacić się na darmową dostawę, to kupiłem sobie zeszyty z napisem Amazon. No to właśnie, no, ale to jesteś ty. Nie? To właśnie to na tym polega problem. Co mam ci zrobić? Ale ładny czerwony pat jest za 219 zł. No od razu dodaj do koszyka. Nie, nie będę, nie mam pieniędzy. Pieniądzów. Jeszcze. Właśnie dobrze i wiesz, i później to tylko wypieprzyć na ten, i elektrośmieci są produkowane i właśnie. Widzicie you, tutaj... you my point. I moi tak? kochani, jak tutaj z Ludwikiem prowadzić podcast? Jak wy chcecie tego słuchać? Tego się nie da słuchać. No Jeszcze jak jest taka cisza nie ma bo... muzyki w tle. Tak, ta cisza jest. Straszna, przerażająca jest, jest posłuchajcie, naprawdę jest przerażająca. I na pewno za tydzień to naprawimy i będzie lepiej. Nie wiem, zaraz to puszczę i dajcie znać, czy będzie słuchać, bo ja nie mogę z tej, z tej ciszy po prostu, nie? O Jezus Maria Masaka. No. Dobrze. No zobaczymy, wiesz, według mnie jeszcze nie zamiód, bo ty napisałeś ładnie. Że chyba zamiód, bo zamiut na razie wiesz, na, na razie jest oferta bardzo atrakcyjna, natomiast to się okaże za jakiś czas dopiero, czy faktycznie będzie, wiesz, będzie taka różnica. I to, i to nie w kategorii. Znaczy Tam... muzyka Wam przeszkadza, proszę, jak jesteście na czacie. Czy odpłyną klienci z Amazon... z Allegro, czy to jest bardziej polski, mniej polski, no bo ciężko Allegro mówić w kontekście jakiejkolwiek polskości. Poza tym, że to kiedyś była polska platforma aukcyjna, już dawno podejrzewam, polską platformą aukcyjną nie jest. Nie tylko, że platformą aukcyjną, ale też, że polską. Więc kwestie, wiesz, jakby tam wspierania tego wiesz, tych lokalnych biznesów, ja też poniekąd rozumiem, bo ja też to przerabiałem w kontekście pandemii i jak były te sytuacje z knajpami różnymi, nie? że tam mówiło się, o trzeba teraz wspierać tutaj naszych lokalnie i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazało, że, wiesz, że tam jednej knajpie na 10 rzeczywiście zależało na tym, żeby poziom obsługi klienta utrzymać, a cała reszta miała tak trochę wywalone, i było takie oczekiwanie, że w sumie, wiesz. To nie ma być obowiązkiem, to ma być po prostu naturą i wzajemnym zrozumieniem. No, no mniej więcej tak to I wygląda. Jeżeli, ma, jeżeli chcemy mieć w dupie kwestie fundamentalne jak środowisko przyszłości i kwestia niewspierania chorych ambicji jakichś dziwnych ludzi z Ameryki, no to spoko. No, ja, Ludwig, ja ty to. jesteś antysystemowy, ty najchętniej chciałbyś, żeby wszystko przestało działać, a nasz podcast, żeby był nagrywany na szpule. Bo jakby był na szkole, byłoby fajnie. No, ciężko by było montować. Nie, oczywiście, że nie, natomiast rozwaga, nie? Muzyka naprawiona. Posłuchaj, Ludwiczku, dobrze skończmy ten temat, bo to już wystarczy. Jak macie jakieś swoje przemyślenia, dajcie znać. Ja osobiście rekomenduję rekomenduję ta AB. Nie można tam niestety płacić w walucie jednego Borodo. Nie wszystko jest też w walucie jednego Borodo. ale jak ktoś będzie szukał porównania, warto czasem spojrzeć, bo jednak szukamy, gdzie jest taniej. Więc jak będzie taniej raz na Allegro, raz w Rossmanie, a raz w Amazonie, to może warto skorzystać. Albo u pani Eli z warzywniaka też tam warto Oczywiście, że tak. My warzywa kupujemy z warzywniaka na Zaspie. No i dobrze, bo na Amazonie nie ma jeszcze, nie? Next day delivery. Is. Nie, Hanka by też na to nie pozwoliła, ale też bym nie chciał kupować. Kiedyś kupowałem z dostawy Tesco, to te warzywa wybierał ktoś, kto generalnie chyba nie jada warzyw, nie? Bo przychodziły z gniem, albo było coś nie tak? No, albo po prostu mieli was w dupie, tak, jak mają korporacje bardzo często. No no dobra, okej. Okay. No dobrze. E, e, posłuchaj, chciałem ci powiedzieć, a czy ty jesteś e, użytkownikiem jabłuszka? Nie wiem, kto z was jest użytkownikiem Windowsa, to jak wiecie, Windows 11 się pojawił? Tak. No ty, ty nie wiesz, ja wiem, bo ja mam fajnie. Windowsa na dysku twardym, więc sobie odpaliłem, no, pojawił jest, się. I co jest nowego w jedenastce? Nie wiem, jest, znaczy jedenastka, znaczy jest odświeżona, no tak bym to powiedział. Nie? Super. No. Super, ale ja nie będę mówił, co jest w jedenastce, bo nie skonsumowałem dobrze tego systemu, ale chciałem tylko powiedzieć, że Windows 11 <coughs> wyszedł do ludzi z reklamą. <coughs> Mój drogi Ludwiczku e, i drodzy słuchacze, prawie jak Nokia Connecting People. A, no i jeszcze uczą, czym jest Microsoft Teams. O, jak, wszyscy jak wszyscy przez dwa lata wiedzą, czym jest Microsoft Teams, rychło w czas, moi drodzy. Trzeba było rypać ludziom po Skype'ie i po innych rzeczach i mówić, w co mają kliknąć, to teraz jest akurat ten czas, kiedy trzeba nauczyć ludzi. Mniej więcej tak, ale posłuchajcie, w Warszawie oraz w Gdańsku o. stanęły takie komputery w sumie, laptopy, tak naprawdę. Laptopy, które były na takim. No, Piedestale trochę postawione, na którym było ładnie napisane Windows 11 bliżej to, co masz, tak? Czy jakoś, takie, jakoś tak ładnie hasło się nazywało. I jak podeszło się w gdańsku, to można było zobaczyć, znaczy porozmawiać z osobami, które stały przed tym samym komputerem w Warszawie, i można było się świetny wybór na te 300 kilometrów, które były od siebie oddzielone, można było. Można było ze sobą porozmawiać, tak? Bo jakby wprost mieszkańcy Gdańska i Warszawy wzięli udział w niezwykłym eksperymencie Windowsa 11 Niezwykły eksperymencie. I ogromne lokali, te laptopy zostały zlokalizowane na gdańskiej starówce niedaleko. Nie ma czegoś takiego, jak Gdańska starówka. To jest główne miasto w Gdańsku. Dokładnie tak. Oraz niedaleko ronda de Gaulle w Warszawie. I połączyłoby metropolię, a przechodni otrzymywali niepowtarzalną okazję, by nawiązać kontakt ze sobą po drugiej stronie. Ty mi widzisz hajs! Ty oddaj mi ten hajs! Nie, bo wiesz co? Je, e, e, bardzo jest ciekawy dobór w ogóle miast, bo zdecydowanie ludziom z Gdańska po sezonie. To jest to dokładnie, czego potrzebowali, to jest kontakt z ludźmi z Warszawy, bo po prostu Zdecydowanie. od czerwca jarmark dominikański, i naprawdę to jest dokładnie to, czego Gdańsk potrzebował to jest bezpośrednia łączność z Warszawą. Można było sobie zobaczyć na rondzie De Gaulle, co się dzieje. Zajebista rozrywka. Tak, ale posłuchajcie, no jakby. Świetna akcja, naprawdę. Yy, na, znaczy, znaczy takie akcje. No. Były zarezerwowane tak naprawdę tylko na tym, 11, na tym zachod w tych zachodnich krajach. To prawda. I cieszę się, że takie rzeczy u nas powstają. W to jaki prawda. sposób może ta adaptacja tej technologii jest coraz większa? Można. Bo jest. Można. I fajnie, że takie akcje się też pojawiają, bo widać, jakby, że ten rynek jest ważny. Zresztą no, w Polsce zawsze był tylko PC i Windows, nie? Nic innego nie było. Windows, który był ściągany z chomika na przykład, nie? No wiadomo. Tak to mniej więcej wyglądało. A teraz jakby jest coś więcej, tym bardziej, że nawet Microsoft to też ma, no tak jak Apple oczywiście, ale ma swój oficjalny sklep Microsoft Store.com i tam... No to nie tak Surface. jak Apple, bo... Aha, że internetowo. Internetowo, jest, internetowo. Tak. Ja nie mówię tak. o oficjalnym sklepie Microsoftu, ale e, eksperyment udowodnił, że Windows... Że, 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 że Windows że no. dla Windows 11 odległość 350 km nie stanowi żadnej przeszkody w łączeniu nieznanych sobie osób. No siedź, wystarczy otworzyć Teamsy na jakimś spotkaniu i naprawdę połoczę się z kimś z zakopca albo z Hamburga, no obojętnie. Halo, no proszę was, no. Zajebiste są te laptopy, Ja nie wiem, super znaczy, naprawdę nie chciałbyś takiego laptopa wchodzić. Chodź, że ci kupiłem sobie nowego laptopa. Chodź, zobacz co się jak... w Warszawie dzieje. Zobacz, zobacz. Pa jak na rondzie de Gaulle, jakie fury mają. Pan Dominik Słowik. CEE Windows Category Lead Microsoft powiedział, że Windows 11 powstał z myślą przede wszystkim o użytkownikach oraz ich potrzebach. O, o podróżnieniu od wszystkich potrzebnych. Rozumiem, Co, i, tak? I całej reszty Windows, które były, Aha. nie. Ostatnie miesiące postawiły przede wszystkim wyzwania związane zarówno z nowymi formami pracy, nauki oraz rozrywki, jak i utrzymywania relacji z innymi. Nowy Windows 11 to nowe, przyjazne i kreatywne miejsce. Gdzie możemy oddać się swoim pasjom? Dodajmy miejsce dla każdego bez względu na jego zaawansowanie technologiczne. No <laughs> ładnie. Brawo, panie Dominiku. <laughs> panie pan... Dominiku, ja proponuję, żeby pan. <laughs> Pojawia takie ulotki. Pytań. Nie, nie, ulotki projektowe ogarną, które będą w Mediamark czy gdzieś tam stały, nie? No, ja, komputer. nie stoją już. Te laptopy chyba dalej są dostępne, że to widać jako grupa ludzi. Dwie osoby w Warszawie. <laughs> Ci z Gdańska oglądają, wiesz, w Warszawie jakby nigdy tam nie ten. Dostępny od 5 października w formie bezpłatnej aktualizacji. Mówię oczywiście o samym mhm. Windowsie, tak? Nie o tym laptopie. Nie, 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 nie. Mówię to o dostępnym... Tak, dokładnie. Mówię tak naprawdę o, o samym Windowsie. Jeżeli ktoś ma Windowsa 10 i chciałby, to od 5 października może wykonać tą bezpłatną aktualizację, ale tak naprawdę no, też komputer musi się kwalifikować, tak? A. Bo tam musi być jakiś tam chip, coś tam i tak dalej, więc tam też connecting people, ale sorry, musicie zrobić upgrade your soft, bo ten Intel Celeron z 97 roku już no już tak nie daliście i w radę. W Apple'u XP... nie jest inaczej. W Apple'u też nie jest inaczej, oczywiście, wymuszańskie co jest, więc oni też Dobre. musieli to zrobić. E, ale oczywiście m, przy, nowy przycisk start w nowym systemie umieszczono na samym środku, podobnie jak nowe menu oraz pasek zadań. Zajebiście, właśnie Wszystko, wiesz, aby zapewnić bardziej nowoczesne, świeże, estetyczne wrażenie. To, to, to też Pan Dominik powiedział? E, no to jest... Panie u, Dominiku, Windowsa używają głównie starsze osoby w tej chwili. Nie, żartuję, wcale nie głównie, ale myślę teraz o moich rodzicach. Ostatnią rzecz, którą potrzebuje moja mama, to jest, żeby przycisk Start nie był, czy właściwie przycisk tam, gdzie są te cztery kwadraciki tudzież okienka, żeby nagle z lewej strony stał się na środku, bo to jest, to nie tędy droga. To jest pojebane, stary, to jest tak jak z y, autami nowymi. To że je... wiesz, są tacy ludzie, są tacy ludzie. Ty, ty, ty nie, bo ty ogarniasz technologię. Ja trochę tak, no bo jestem, wiesz, mentalnie troszeczkę starszy. I e, ja nie kumam tego, jak po cholery zmieniać rzeczy, które, wiesz, i to jest wszystko pod szyldem takiego odświeżenia. A tutaj wprowadźmy przycisk start na środek, bo od środka wszystko się zaczyna. Czy w lewo, czy w prawo. My jesteśmy na środku, rozumiesz? I a nie człowiek potrzebuje czegoś, Oni takiego, po że prostu jest w tym w... samym kurwa miejsce. Oni chcieli być w centrum, oni nie chcieli być ani z lewicy, ani Ewi z prawicy. Ewidentnie, ale, chcieli być. Ale się... chciałem. Ust, ust. Panie Dawidzie, proszę nie słuchać Ludwika, bo chciałem powiedzieć, że. Panie gdyby... Dominiku. Był... Panie Dominiku, przepraszam. Panie tak? Dominiku, jakby Ludwik wiedział, Wystarczy ten prawy przycisk myszy i zrobić, żeby się pojawiło po lewej stronie, tak jak było do Tak, ale to chodzi o to, Adaś, ja po wiem, co to ja zmienić? Ja wiem, ja wiem, Ludwik, bo po co zmieniać coś ja co działa? Myszy, ja dostaję telefon i jest pytanie, dlaczego to jest na Ludwik, środku, A nie dlaczego w lewo? Ten, ten przycisk z tymi nie, nie, nie. czteroma kwadratami nie, nie, nie. tak zniknął? Aż tak. Źle, to nie, ale kiedyś słyszałem taką zajebistą anegdotę, jak właściwie wiesz, to był jakiś tam no, screen z wiadomości, że ktoś napisał, że mama napisała, co ma zrobić, bo zjechała myszką tak daleko w dłużej się stół skończył. W każdym razie, ty, ja i tak lubię, bo my, no, przepraszam. Rzecz jest taka, że nie można utrudniać rzeczy pewnym ludziom, dlatego że ludzie, nawet jeżeli nie są starszymi ludźmi, tylko są mniej więcej w naszym wieku, to zasadniczo wśród nas też są ludzie, którzy nie lubią zmian. No, oczywiście. Lubią, ja na przykład my też nie lubię. czasem nie lubimy zmian. I na przykład są takie rozwiązania, Niektórych. które są zupełnie nielogiczne. Tak? Znaczy, one wszystko da się opisać współcześnie. Dokładnie, nie lubimy wychodzić ze swojej strefy komfortu. Też, ale to wiesz, ciężko jest mówić o strefie komfortu, jeżeli chodzi o rzeczy utylitarne, takie, które mają przede wszystkim działać. Więc na przykład, jeżeli miałeś samochód i na tym, w tym samochodzie miałeś przyciski do sterowania głośnością, to jeżeli one były na przykład ciągle pod lewym kciukiem i przy, wchodzi nowa generacja samochodu, i one z jakiegoś powodu trafiają pod prawy kciuk, to nie tędy droga, dlatego że ty jeździłeś przez 5 lat i wciskałeś do góry, żeby było głośniej, a teraz włączasz sobie ten I tu jest problem. Dlatego, Jasne. że po co coś takiego zmienić, jeżeli to dobrze działało? Ja rozumiem, że jest odświeżenie, teraz te przyciski reprezentują naszą nową falę e, myślenia w przód, dlatego, że teraz pokazujemy, że nie jest ważna głośność, a ważne jest to, dokąd jedziesz. Nie i wiadomo. I wow, tak dalej, ale to tak na, dalej, nadajesz tak się Ledwiszku, tak, wiadomo. No, chyba muszę zacząć pisać te rzeczy, nie? Ale Albo na przykład, przepraszam, jeszcze tylko jedną rzecz Ci powiem, a propos przycisków na kierownicy. E, były przyciski w formie fizycznej, czyli takie, które wciskałeś, i one chodziły, nie? No. No to teraz są na przykład w niektórych samochodach przyciski pojemnościowe. Musnąć trzeba. Właśnie trzeba. Nie, one mówią o to przyciski dotykowe. Nie? Mhm. Że one już, one teoretycznie dają ci jakiś tam feedback, nie? Teoretycznie. Feedback. Mhm. Tak. Ale... W praktyce działa to tak, że już nie masz tego fizycznego wciśnięcia. Tylko on tak zawibruje, nie wiadomo, a może to ci widzisz, skurcz kciuka? Nie wiadomo o co chodzi. nie? Bez sensu. Zostawcie ten cholerny przycisk Start, na całe szczęście ja tego nie używam. Forst to się ładnie nazywa. Tak? <laughs> lewa. Tak? Więc ten tam, gdzie się klika, żeby się wszystko zaczęło albo wszystko skończyło, to niech będzie w tym samym miejscu. No Ale widzisz, wszyscy chcą z, z lewicy na prawicę przechodzić. Tak? No jak ty mówisz, że z lewego zniknęła na prawy. No ewidentnie. Albo wszyscy uważają, że jednak nie są leworęczni, tylko praworęczni. No. Też tak może być. Nie? Ja więc jestem to leworęczny z... i ten, Znaczy ja nie zwróciłem na to uwagi. No. Aż tak może dlatego, że nie mam tak nowego samochodu, więc nie wiem, ale oczywiście wygodne ja mam pod prawą ręką przycisk zgłośniania i ściszania. Jak teraz Pojedziemy nie... do salonu Opla, zobaczymy, jaki jest nowy Insignia. Oczywiście no, tak ciekawości. muszę pojechać, bo mi został samochód mój zadrapany i muszę go dać do pani. właśnie z takich historii jak... Zaparkowałem, nic nie było, robię sobie kawę, patrzę przez okno, a tam jakaś kartka za oknem. I już Borodo schodzi z bo już myśli, że ktoś tutaj, Mondo. że ja źle stoję, a, czy cokolwiek, a tam kartka. Przepraszam, obrysowałem pana auto i zostawiłem numer telefonu pani. Uuu. Bardzo miło, zadzwoniłem do pani, zszedłem na pierwsze piętro, usiedliśmy, kurtuazyjnie wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy, pani przeprosiła, spisała mi wszystko. Dostałem, zadzwoniłem, złożyłem i muszę pojechać do Opla, żeby się umówić na wymalowanie mojej klapy, wymalowanie mojego nadkoła. I pewnie dostanę samochód zastępczy na dwa dni, bo trzeba będzie malować te rzeczy, bo nie są na szczęście wgniecione, ale porysowane. To szacunek dla pani. I takie... szanujemy takie rzeczy. Naprawdę, tak, w zeszły tydzień był niesamowity, zdarza. bardzo miły, był. To się rzadko zdarza, żeby ludzie w ten sposób reagowali, głównie dlatego, że mają lęk przed tym, że im się zwiększy ubezpieczenie, podczas gdy ten lęk jest zupełnie nieuzasadniony. Po to się jeździ samochodami, żeby czasami je uszkadzać i jakby traktujmy to... Pani też manie. pani powiedziała, że jak wjeżdżała, to myślała, że wycentruje, ale się nie zmieściła i stwierdziła, że przejedzie dalej, no bo po co. A miała bardzo ładne BMW. Ma bardzo A. ładne BMW czarne. I też przerysowane. Mhm. No, łoczył go na dół, no. go na dół. Tak się, tak się czasami Dokładnie zdarza. Dokładnie tak. Eee, no. y, 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 wiesz co, ja jakby tylko nawiążę do jednej rzeczy. Y, y, rozumiem, jakby kwestię przyzwyczajenia, bo każdy z czegoś przyzwyczaja. Odświeżenie, nie wiem w tym bełkocie, czy jest OK. Ważne, żeby ten Windows był sprawny, chodził i nie był tak podatny na wirusy to jest chyba najważniejsze. Jakiś tam sposób powinien być taki ekran powitalny, jak się robi aktualizację, który pyta, czy chcesz, żeby było to na środku, czy może jednak pozostawić ci Dlaczego? w lewo, bo jesteś tak przyzwyczajony. Tak. To by zupełnie wybór. inaczej to wyglądało. I byśmy już teraz nie rozmawiali, po kiego grzyba wciskacie to na środku. Tak. I czy chcesz klasyczne menu, bo możesz do klasycznego menu powrócić tam pod przyciskiem, czy jednak ma być to nowe menu, które tam jest z boku? tak? No tak, ale zgadzasz się ze mną, że powinno być domyślnie klasyczne menu, dlatego że jeżeli ktoś chce być w zgodzie z nowym designem, nie, oczywiście, że tak. to powinien być w stanie, teoretycznie, samemu do tego dokładnie. dojść. Mhm. Na pewno bardziej powinien być w stanie do tego dojść, niż ludzie, którzy chcą mieć z powrotem... Ja do i tak jestem z dumny z mojej mamusi, bo yy, nie chciała, nie chciała, ale tak naprawdę m, ostatnio stwierdziła, że miło, że jej wcisnąłem komputer, bo skończył jej się komputer, więc poszliśmy, wybraliśmy, kupiliśmy jej MacBooka, super. takiego jak ty masz, era, jest naprawdę zadowolona, super, wszystko działa. Mamy jak kontrolę, jak coś się dzieje, to tylko jednym przyciskiem klikam, pomagam tam odklikać, wszystko mamy naprawdę. No ekstra. Adaptacyjnie technologicznie jest super zaawansowane. No Szanujesz, Nie robisz dobrze. dobrze, wszystko dokładnie tak, tak jak trzeba. Mhm. E, dobra, następny temat. E, dobra. Tyle z Windowsa 11, zresztą jak wy coś chcecie. Artu, coś napisał do nas Ludwik. E, to wynika z tego, że jeden producent produkuje dwie marki i zrobili to tak, że w obydwu teraz jest tak samo i, zmieni, i, i zamienili te guziki. No. Ja rozumiem, no to jakby wiesz, kwestie optymalizacji. Tańsze koszty produkcji, tak, dokładnie tak, optymalizujemy na linii produkcyjnej, dokładnie tak. Rozmawialiśmy też wielokrotnie, bo ja jako umiarkowany zwolennik ekranu w samochodzie, Adaś jako wielki zwolennik ekranu w samochodzie, do tego stopnia, że sam sobie zamontował, zrobił tak zwanego mówiąc fachowo retrofita, mhm. czyli zamontował sobie ekran nie mając ekranu. Ja wiem, że to jest po prostu tańsze w produkcji. Ja wiem, że unifikacja jest, jest konieczna, ale ja zawsze będę miał z tyłu głowy też nie tylko tych ludzi, którzy są w stanie się zaadaptować do tego, tylko też tych, którym te zmiany przeszkadzają. No ale no, wiadomo, no, jeżeli się produkuje rzeczy, to są po to, żeby je sprzedać możliwie jak najwięcej. Wiemy, że ta produkcja i jakby zakupy samochodów rosną proporcjonalnie do wzrostu zarobków. Nam to się nie, nie zdarza, ale ogólnie ludziom podobno tak, także wszystko Dobra. jest okej. Okay. Jeszcze jedna rzecz, kawawbiurze.pl, oczywiście posłuchajcie, niezmiennie minus 20% na kawy marki Lazarin od firmy Kawa w Biurze, która jest partnerem naszego podcastu, za to dziękujemy i na stronie kawawbiurze.pl nie tylko Lazarin, ale również inne kawy na każdą kieszeń i naprawdę dobre kawy, więc serdecznie polecamy. Bardzo porządna L... alternatywa dla kaw marketowych. LP... Relacja cena jakość odpowiednia. LPK2021 Inno Inno 20%. Procent. I nie są dostępni na Amazonie, kupujcie od nich, Dokładnie. bo są w Gdańsku w ogóle i można też ich odwiedzić, wejdźcie na stronę, zobaczcie, bardzo ładna siedziba. No fajnie, no i bardzo mili, można się napić dobrego cold brew. o tym też wspominaliśmy, zapraszamy do odcinka. Tak, mają Amazonka ekspres, z którego można się napić cold brew. mówiliśmy o tym trzy razy, ale jeszcze do dzisiaj nie wyszliśmy. To jest ta technologia, swoją drogą, którą ja jestem w stanie skumać. <laughs> jeszcze jakiś samochód oklejony LPK no, <laughs> jest dobrze. potrzebny. Nie? No, Dobra, posłuchajcie, eee, jeszcze dwa ostatnie tematy na koniec, Dawaj. więc robię teraz time marka, zrobiłem jednego, to 58 ludwiczku? Dawaj. E, lubisz piwko? No. E, nie wiem, no, to może jesteście wy, którzy lubicie, ale ja się śmiałem, bo jak się burzą e, o zatruwanie środowiska w kraju. A kto chce zatruwać środowisko w Niemczech? Kto? Kto e... chce zatruwać środowisko w Niemczech? Nie, nie mam pojęcia. No jak to nie? Z rynku samochodowego jest taki pan co pan... lata w kosmos. Tak? No? No kto to? Pan, który chce zbudować fabrykę giga? A, pan, pan Ilon. ale to on nie jest z Niemiec. On, jest... No, on nie jest z Niemiec, ze Stanów, ale w Niemczech między innymi. Jest, nie... jest w ogóle tak bardzo proekologiczny, że się z Kalifornii do Teksasu <noise> Dokładnie tak, żeby podatki też pójdąć <noise> między innymi. Tak się zawsze. składa, że wiesz, wszystko spoko, wszystko spoko. <noise> nie? Dokładnie tak. W każdym razie w każdym razie. Jak się burzą e, o zatruwanie środowiska w kraju piwosza, to, to i piwko będą produkować. Owca cała i kasa w kieszeni się zgadza. Co, Tesla będzie robić browary? Dokładnie tak, posłuchajcie. No. W fabryce to było dość śmieszne. Ja trafiłem e, chyba dzisiaj na ten namniósł i chciałem się z wami nim podzielić, posłuchajcie. Tesla będzie produkować własne piwo w opakowaniach inspirowanych Cybertrakiem, którego jeszcze w życiu nie wypuścili, był tylko prototyp puszczony, posłuchajcie. Ale e, ilą te... il zdążył pieprznąć kamieniem w szybę, żeby pokazać, że są kulotporna stelni. To było. To, 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 to tak dobrze. to było. Bo już też jest oczywiście napój Teskila. E... Jest coś takiego. Jest Teskila w kształcie Loga T. E, dokładnie tak. tak, e, tak. Jakby ona nie będzie już jedynym alkoholem od, z marki Tesli, posłuchajcie. Elon Musk ujawnił, że w niemieckiej fabryce Gigafactory, w której między innymi będą produkowane baterie, mhm. bo chyba w Gigafactory właśnie mają być baterie częściowo produkowane, no i pewnie auta, nie? Ale mhm. tam chyba większe nastawienie jest właśnie na. Ten element e, robienia, mm, sprzedawania, e, znaczy produkowania baterii. Mało istotne. Będzie produkowane piwo Gigabier. <grym> e, Z tej samej wody, którą tam ciągnął i tak permanentnie niedobór? Bu ale butelka, <grym> tak, butelka, że tak powiem. E, butelka e, e, butelka <grym> wygląda tak naprawdę jak Cybertruck. Tak trochę inspirowana. Trochę wygląda jak taka. Kiedyś były w Polsce takich butelkach wódki sprzedawane w takich kwadrach takich kwadratowych butelkach. była kwadratowa wódka, która się nazywa, była luksusowa chyba no chyba tak a ja tutaj bo... tak coś na taki design, taki, taki kształt kwadratu coś, coś tutaj jest i tu będzie piwo tak? ale gigabier się będzie nazywało ja się a śmieję... jak po niemiecku jeszcze napisali płaczaki dziad? bier gigabier no mówię ci no żeby się jakby przestali ale burzyć no to mniej więcej tak to wygląda ym, ym. ja bym się wkurzył wiesz jakby mi tak napisali bo to była jakaś taka gadka, że swoją drogą e, Artur pewnie będzie wiedział. E, mianowicie była taka rzecz, że e, jak BMW kupiło Mini, to stwierdzili, że zrobią e, taką, Był taki koncept, nie? że zrobią rdzennie brytyjski samochód, żeby podkreślić tą brytyjską tak. właśnie markę, która już była niemiecka. Właściwie pod niemieckim zarządem. I zrobili taką, e, jakby taki koncept samochodu i w desce rozdzielczej było miejsce na torebki z herbatą i na tam łyżeczki. Nie? I się brytyjska część, szczególnie dziennikarstwo motoryzacyjne rozrywkowe w postaci magazynu Top Gear, się wkurwiło dosyć przepotężnie, bo mówili, wiesz, a dlaczego Niemcy mają robić rdzennie brytyjski samochód i teraz Tesla będzie robić Bia? No tak, bo generalnie posłuchajcie, żeby jakby powiedzieć do czego to się odnosi, to w Niemczech powstaje fabryka, fabryka Tesla, w której mają być produkowane, ma być produkowane pół miliona elektrycznych aut rocznie. I jakby mimo, że produkcja w fabryce jeszcze się nie rozpoczęła, to uczestnicy imprezy nazwanej Gigafest mogli sobie przez półtorej godziny zwiedzać fabrykę i oglądać się produkcyjne. No i cały jakby festyn trwał około 12 godzin i... Yy, no, musieli yy, browary to <laughs> wytrzymać. Niekoniecznie, bo jakby to miało zastąpić trochę odwołane święto piwa Oktoberfest, oczywiście, uh -huh. które się dzieje w Niemczech. No i w pewnym momencie na scenę wkroczył dyrektor generalny. Elon Musk, tak, który tutaj tam opowiadał o fabryce i tak dalej, no i powiedział, że będzie sprzedawany autorski napój Gigabir, tak, i pokazała się wizualizacja tej, tej butelki. Ona trochę będzie tutaj jakby jest ciekawy kształt butelki, jakieś matowe wykończenie metaliczne, całego opakowania i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, posłuchajcie, no, wszystko kumam. <grym> Cześć, Gusia. Wszystko kumam, ale Żyć nie umierać, tak naprawdę. No Może być, nie wiem, mi to tam generalnie nie leży. Jeśli ja śmieję, że jak zatruwamy, to wrzucamy to, co powinno być. A jeszcze prawdopodobnie, jak, bo pewnie to nie będzie dostępne, tak że będziesz mógł to kupić w sklepie. Tylko jak no. kupisz Tesle, to pewnie dostaniesz sześciopak piwka. No Wiesz, taniej jest dorzucić browara niż flaszkę tequili, nie? No tak, ale no, no, no tak. No. Ale wiesz, skąd oni wzięli inspirację do tego? Volkswagen produkuje więcej, nie wiem czy dalej produkuje, bo ostatnio gruchnął inny news, ale produkował kiełbasy, nie? w, sensie no. No. w fabryce i produkowali więcej tych wurstów niż samochodów. W związku z czym łączyli produkcję samochodów z produkcją żywności. Ostatnio gruchnęła taka informacja, że większość tych wurstów będzie teraz wegetariańska, a nie, nie wiem czy nie wszystkie. Także wiesz, tutaj masz kiełbasę produkowaną przez Volkswagena, tu masz browara produkowanego przez Tesla i może jest taki mariaż. Amerykańsko-niemiecki i, i samochód Może. elektryczny, i nie wiadomo, co dalej. Może. Ja nie wiem, ale jakby w tym elemencie globalizacji posłuchaj, i tak wszystko nam się bardzo. Te rynki nam się trochę zacierają. Oczywiście czym nie jest rynek krajowy, czym jest inny rynek, rynek międzynarodowy, a czym innym jest jakby ten typowy rynek globalny, czy sama globalizacja. No, ale w jakiś sposób. Tą globalizacją jesteśmy połączeni. Mówimy o Amazonie, pojawia się tutaj tenty, teraz mówisz o tych wymianach tutaj prześmiewczo lub też nie prześmiewczo, ale no, taki jest, tak jest prowadzony teraz biznes, tak to wygląda. Ja się osobiście zastanawiam, nie, no spoko, no, trzeba z czymś trafić do, Polski, do, do rynku niemieckiego, Bir, wiadomo, tutaj pokazane ciekawe, jakby fabryka była w Polsce, to co by pan Ilon pokazał z tę wódkę? No, to by było... Giga, Wodka, wodka, giga. Chyba niepoprawne politycznie. Wodka dosyć, Tesla, nie? nie wiem czy cokolwiek. Nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy poprawne czy nie. No, co ty no, Co takiemu facetowi, który ma majątek majątek, który wartościowo jest, nie wiem, 4 czy 5 razy tego niż PKB Polski, no to o czym rozmawiamy, nie? No tak. Znaczy nie można mu odmówić tego, tak jak cieszy, cieszy się, czy właściwie ja go cenię umiarkowanie? To showmanem jest i robi rzeczy kurna pod prąd, i część mojego serca zyska, jakby puścił ten cholerny miotaczognia. <noise> <noise> Mówi sobie, dobra, nie, to rzeczywiście, no gość ma po prostu taką wizję, jaką ma, no i zobaczymy, co się będzie działo. nie. On trochę działa jak ci, yy, no, wydawcy muzyczni sprzed lat, nie? Mówi, dobra, wypuścimy, zobaczymy, co się będzie działo. Okej, okej. Okay, okay. Dobra, Ludwiczku, zostało nam jeszcze od ciebie coś, widzę tutaj fajnego, co można by było wybrać. Ja wskazać. mam fajną kampanię, to ci się spodoba, bo widziałem na LinkedInie, wiadomo, przybywam tam bardzo często, uwielbiam to medium, <laughs> bo jest, wiesz, taka, została wypuszczona kampania, która ma promować słabe, a właściwie nieużywanie słabych haseł. Możesz tam kliknąć i pokazać. Tak, już pokazuję moda. właśnie. I to jest kampania outdoorowa, jak widać na której są użyte słowa agresywne, które mają jakby przyciągnąć twoją uwagę. A to jest w, w, w United Kingdom, tak? Najprawdopodobniej tak. Nie, nie, nie Szczerze mówiąc nie przygotowałem się do końca, nie sprawdziłem co to była Fucking za organizacja. Fucking isn't safe. Fucking isn't safe jest chyba Dick isn't hard enough, co jest jeszcze? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 powodów na zmianę swojego hasła? <laughs> i Your password is shit. No. I zakładam, że pamiętasz, jak były, znaczy za każdym razem, jak są jakieś wycieki danych, to są te najbardziej popularne hasła. Dokładnie nie, tak. typu Dupa 1, 2, 3. Dokładnie tak. I jakieś tam inne, inne, inne. I wydaje mi się, że to całkiem sympatyczna kampania, która przypomina ludziom o rzeczy, wydawałoby się fundamentalnej, a właściwie dla nas fundamentalnej, bo my mówimy o tym dosyć często, że warto te hasła zmieniać i nimi zarządzać w odpowiedni sposób. Tym bardziej, że jest do tego, cytując Adasia, mnóstwo aplikacji. W związku z czym. No... Nie, bardzo dobry pomysł. My będziemy wszystko, wszystko lubimy. Tym bardziej to, co jest, odnosi się do bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa zmiany haseł, innych elementów. Ja teraz też dla klienta realizowałem wykonanie strony internetowej i dostałem dostęp do. Hasła, znaczy <śm> do konta admina. Do konta tak? admina. Jakie było hasło? Nie. Hasło było jakby oznaczeniem działki i numerem działki, na której jakby. W ilości działek, że tak powiem, facet tym administrował, Więc wystarczyło jakby login był taki sam jak nazwa jakby całości plus nazwa działki. No oczywiście nie trudna, ale tak naprawdę poradziłem, że tutaj jakby z też takiego audytu proponuję zmianę hasła. Już nie włączałem dwuetapowej weryfikacji, ale zrobiłem 64 znakowe hasło. Tam było chyba, znaczy nie 64. Znakowe. No, tam jest chyba około 13 albo 18 różnych znaków, i tak dalej. To złapali się za głowę, mówię. skopiujcie i wklejcie po prostu, jak trzeba będzie. Jak to wpisać w no. Najlepiej, że nie muszą tego wpisywać na kartce, albo ktoś nie będzie wiedział dokładnie, co to jest. Najważniejsze, że się zmieniło, więc każdy no. element, posłuchajcie, zadbania o swoje bezpieczeństwo w sieci, jest jak najbardziej istotny. Oczywiście, zawsze, zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. No, no już nie będę kończył. Nie, nie, nie. Dobra, 1.08, posłuchajcie, i coś, na co zawsze jest dobry czas. Potrzebujemy Cię w naszym składzie. Za dużo tego jedzenia dzisiaj było. Słuchajcie, do, doszliśmy do końca tak naprawdę, więc już mówimy Wam powoli, dziękujemy, dobranoc, do widzenia, ale jeszcze zanim to, to jak zawsze, jak macie... Jakieś uwagi, to w tym, jeżeli słuchacie nas w, na Spotify, to możecie tam się podzielić i napisać, nie wychodząc z aplikacji. Prosimy udostępnijcie i dajcie znać, jak się Wam podobało. Zawsze sugestie mile widziane, dostajemy ich wiele ostatnimi czasy, co jest bardzo miłe. Bardzo dziękuję. Wiemy, jak odpowiednio posługiwać się między innymi naszym językiem, co. Też nas bardzo cieszy i bardzo Wam za to dziękujemy. Jak możecie, to dajcie znać, udostępnijcie no i zaproszęcie znajomych, tak naprawdę. Pamiętajcie, że ci, co nas słuchają, to możecie sobie też odtworzyć nasz odcinek na YouTube i na Facebooku. W piątek na YouTube premiera też o siódmej rano, a słowo mówione, czyli to, które słyszycie, jak siedzicie, jedzicie z nami, my jedziemy z Wami, i tak dalej, to jak zawsze o siódmej rano, co piątek. Tak. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy tym, co byli z nami na wizji. Życzymy Wam super udanego weekendu. Trzymajcie za mnie kciuki. A, wielki dzień. Wielki dzień. Ale to powiemy za tydzień. No, mogę powiedzieć za tydzień, tylko powiem Wam, że się muszę dużo uczyć, więc mam nadzieję, że jak już będziemy nagrywali odcinek, to będę mógł Wam powiedzieć coś więcej. Mam pieluchę pełną, więc na Spryme mogę zamówić sobie pieluchy. Mhm. Nie? No tak. Melisę sobie zamówić jakieś inne rzeczy, więc. Do dzieła rodaty proszę Was, trzymajcie mocno kciuki. Będę się z wami też na Instagramie. W środę dzielił tym, co jest. A my się widzimy w środę dla tych, co chcą nas widzieć. A ze wszystkimi w piątek. Punktualnie 7 rano. Dziękujemy Wam bardzo za ten przemiły dzień i za przemiły wieczór. Trzymajcie się i do usłyszenia jak zawsze za tydzień. Aha. Do widzenia. Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl do usłyszenia, jak zawsze w piątek, punktualnie o siódmej rano.